Witam Państwa serdecznie po długiej przerwie. Przerwa, no ludzie się pytają, dlaczego nic nowego, dlaczego. Proszę Państwa, ja pracuję. Nie jestem nigdzie na etacie, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że wygodnie sobie żyję, bo ja mam jakiś tam etat. No nie, proszę Państwa, od lat 13 nie mam żadnego etatu na żadnej uczelni. Żyję z tłumaczenia książek. No i ponieważ były wakacje, dużo kręciłem też, no miałem spore zaległości, musiałem rozliczyć się do końca roku ze zobowiązań, więc nie miałem czasu na kręcenie filmików, ale postaram się to nadrobić po nowym roku, gdzie będę wstawiał co tydzień jeden filmik, przynajmniej jeden filmik tygodniowo będę wstawiał. To Państwu obiecuję, a teraz, ponieważ zbliżają się święta, chciałbym polecić kilka książek na święta. W tym wszystkim, którzy są zainteresowani dziejami kultury europejskiej, polecam znakomitą książkę Piotra Kuncewicza Legenda Europy. Proszę Państwa, niech nam nikt nie wrzeszczy tutaj nad duchem, a to mason! No tak, no Kuncewicz był masonem, ale był erudytą, nieprawdopodobnym erudytą, co Państwo zresztą sami potwierdzicie, przeczytawszy tę książkę. Tu mamy całe kompendium, jak się kształtowała kultura Europy od samego początku. I bardzo, ale to bardzo smakowity jest ten wstęp. Kuncewicz to pisał wtedy, kiedy Polsce bardzo stęczono Unię Europejską. Tak, jak wstąpimy do tej Europy, to będziemy to będziemy tamto. No, w kręgach kościelnych gadano, że my będziemy nawracać tę Europę, która popadła w pogaństwo, w jakiś hedonizm. My będziemy ich nawracać. Nie, proszę Państwa, myśmy nie dość, że ich nie nawróciliśmy, to i tak najgorsze dziadostwo żeśmy stamtąd przyjęli jako własne. To jest taka teoria Kopernika Greshama, że zły pieniądz wypiera z rynku pieniądz dobry. Bo ludzie wtedy dobry pieniądz, czyli złoto, srebro, chowają, gdzieś chomikują, a na rynku szaleje pieniądz zepsuty. Chodziło wtedy o monetę z obniżoną zawartością srebra czy złota. No dzisiaj inflacja szaleje, te papiery są tyle warte, że idziemy co tydzień do sklepu i co tydzień mamy inne ceny. Tak, no i ale tutaj właśnie przedstawia rację. Dlaczego napisał tę książkę Legenda Europy Kuncewicz? Książka o legendzie Europy ma swoje ważne powody, swoją historię, a także prehistorię. No i jedna lampka z tyłu nam zgasła. Wszystko zaczęło się od rozpoczętych na przełomie tysiącleci przygotowań do referendum unijnego, które miało rozstrzygnąć, jak się potoczą losy Polski w nadchodzących dekadach, a może nawet i stuleciach. Propaganda towarzysząca temu przełomowemu wydarzeniu napełniła mnie smutkiem i niesmakiem, pisze Kuncewicz. W kółko powtarzano, ile na tym zarobimy, jakie dopłaty dostaną rolnicy, jakie będą uprawnienia przedsiębiorców, co zdrożeje, co potanieje, komu sprzedamy rzepak, a komu świnie. I nic więcej. To nie były zaloty do ukochanej. To były propozycje składane kurwie, pisze Piotr Kuncewicz. I tutaj właśnie dlatego wkurzony napisał tę książkę, żeby ludziom, którzy krzyczą, że są Europejczykami, żeby pokazać, skąd im tak naprawdę wyrastają nogi, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli ktoś krzyczy, że jest Europejczykiem, a tych rzeczy nie zna, to nie jest Europejczykiem. To on nie może zaliczać się do ludzi wykształconych, na pewno się nie może zaliczać. To profesor Stefan Srebrny powiedział, teoretyk teatru polskiego, historyk teatru w ogóle, od samego początku istnienia, czyli od Grecji starożytnej. Zrobiono taką kompilację już po jego śmierci tekstów Teatr Grecki i Polski. I on tam pisze, że ludzie, którzy tego wszystkiego nie znają,
do wykształconych kiedyś by się nie mogli zaliczać. Polecam tę książkę, Legenda Europy. Z pewnością jeszcze ją można gdzieś dostać w antykwariatach na Allegro, bo w sprzedaży jej nie widziałem. Inna książka, bardzo ciekawa, to już jest takie, są takie początki kultury europejskiej. Starożytna Grecja, szanowni państwo. I tutaj mamy taką kluczową pracę dla poznania kultury Grecji starożytnej. Mamy taką pracę Hezjoda. Hezjod był pasterzem, pasał trzody na stokach Helikonu i tam miały mu muzy różne rzeczy objawić. Tutaj mamy początki, proszę państwa, początki religii greckiej, początki mitologii greckiej. Gdzieś przypuszcza się, że mógł gdzieś tam sobie żyć między rokiem 850 a 700 przed Chrystusem i tak dalej. Napisał takie dwie prace, ważne prace: Narodziny Bogów, czyli Teogonię, i Prace i Dni. Bardzo ciekawa rzecz, proszę państwa, polecam. I on tam ciekawe rzeczy zawiera. Na przykład z Teogonii: bogowie skarżą się na ludzi, że ludzie na nich wszystko zwalają. Nawet ateiści, zauważmy, mówią: no dobrze, tutaj dzieci niewinne umierają, a gdzie jest Bóg? Wołają ateiści. I tutaj bogowie, Zeus, skarżą się, że ludzie wszystko na nich zwalają. Wszystko, co niekiedy sami rozrabiają, to potem na bogów zwalają. Bardzo ciekawa historia. Kompendium. Jeżeli ktoś chce poznać dzieje kultury polskiej z kolei, cztery takie opasłe tomistrza: dr Bohdan Urbankowski, Źródła z pod tytułem Z dziejów myśli polskiej. No to te cztery tomy, no to jest wydatek już taki chyba 260 zł czy coś takiego, więc to już jest solidny wydatek. Więc, ale no powiedzmy sobie, kogo na to stać, to serdecznie polecam, a już to na pewno powinno znaleźć się w bibliotekach szkolnych, o co państwo molestujcie, bo tu są teksty bardzo, bardzo ważne dla polskiej kultury. Ja tam dawno, dawno temu robiłem taką serię o dramatach muzycznych Ryszarda Wagnera i szanowni państwo, chcę dopowiedzieć kilka słów. Miałem taki też filmik na stronie Na Argumenty poświęcone mitologii, dawnej mitologii greckiej, jak kultura europejska sięga do tej mitologii starożytnej Grecji, jak ją wykorzystuje tematy, wątki różne i tak dalej, proszę państwa, i chcę dorzucić jeszcze 3 grosze, zanim się z państwem pożegnam, złożywszy życzenia świąteczne, bo też już zaraz będę musiał kończyć. Otóż, proszę państwa, najsłynniejsze chyba dzieło Wagnera, tetralogia tak zwana, czyli Pierścień Nibelunga, i mamy wątki, które potem się odbijają w Władcy Pierścieni, proszę państwa, tak, we Władcy Pierścieni, a konkretnie w pierwszej, w tej, przepraszam, w drugiej części, w Siegfriedzie. Proszę państwa, ciekawostka. Pamiętamy, jak nazywano Aragorna we Władcy Pierścieni. Obieży świat. W jednych tłumaczeniach, w drugich wędrowiec. Otóż, proszę państwa, Wotan w Siegfriedzie, Wotan przychodzi do takiego kowala Karła Mime, u którego wychowywał się ten bohater tej części, Siegfried. Mime jest Karłem, jest bratem Alberika, tego, który ukradł skarb Nibelungów. Przychodzi do niego Wotan, czyli naczelne bóstwo, jako wędrowiec właśnie, jako obieży świat. I drugi element. Tutaj się zawiera z kolei
z innej części opowieści tolkienowskiej, z Hobbita. Pojedynek na zagadki. Wotan i Mime pojedynkują się na zagadki. Patrzcie Państwo, ile wątków przedostaje się gdzieś tam przez cały okres dziejów kultury europejskiej. Od mitu kadmejskiego, też jaskinia, smok, skarby. Też te skarby przynoszą ostatecznie nieszczęście, zagładę wręcz całego rodu i tak dalej, i tak dalej. Jak ten motyw właśnie smoka, jaskini, skarbów i nieszczęścia przypisanego do skarbu przewija się przez całą kulturę europejską. No mamy właśnie to w mitach kadmejskich, mamy to u Wagnera, w Pierścieniu Nibelunga. Wszystko się kończy tragicznie właśnie, a początkiem wszystkiego jest to przeklęte złoto. Tutaj Mime rzuca przekleństwo na złoto, prawda, kiedy mu zabrano, ale jeszcze wcześniej to przekleństwo konający smok, którego Siegfried zabił, rzuca przekleństwo na to złoto. Później Alberyk, znaczy najpierw Alberyk, któremu Wotan, od którego wymusił to złoto od niego. Ciekawe losy, bo dwaj bracia olbrzymi zamieniają się, znaczy Fafner zabija Fasolda i zamienia się w smoka i legnie na tym złocie, tak jak ten Smaug w Hobicie. Jakie te wątki się powtarzają, prawda? Jakie się te wątki powtarzają cały czas? I także zobaczymy, że kultura, ta dawna, wielka kultura europejska, ona gdzieś zawsze, gdzieś tam korzeniami tkwi w tej starożytnej Grecji i w innych opowieściach, na przykład historię potopu. Ile jest tych historii potopu? O tym sobie kiedyś powiemy. Kultura europejska nie bierze się z próżni. Proszę Państwa, jeszcze raz polecam książkę Piotra Kuncewicza, Legenda Europy. Państwo zobaczycie, jaki ten świat wtedy robi się mały, ile różnych wątków można sprowadzić do jednego źródła, z którego one później wyrosły. Więc to jest coś niesamowitego, to jest podróż odkrywcza. To jest podróż odkrywcza i uważam, że no tę książkę, jeszcze raz z uporem maniaka, tę książkę powinien każdy szanujący się Polak przeczytać. Szanujący się to taki, który pretenduje do czegoś więcej niż do takiego prostego, prymitywnego konsumenta, że tylko jeść, wydalać i tak dalej w kółko. Więc ta książka. Jeśli chodzi o inne rzeczy dla młodych ludzi na święta, polecam te wszystkie klasyczne takie rzeczy, na których ja się wychowałem, moje pokolenie, pokolenia przedtem, książki na przykład Waltera Scotta, książki Stevensona, Wyspa Skarbów, Porwany za młodu, prawda? No, cegła straszna, Ivanhoe. Kiedyś był serial Ivanhoe, ja tam miałem 12 lat wtedy, z Rogerem Moore, takim młodziutkim jeszcze. Zobaczcie sobie Państwo na YouTubie, jaki młodziutki był Roger Moore wtedy. Książka jest taka grubachna. No, bardzo mocno się różni od filmu, jak zwykle to bywa, bo film jest zawsze gdzieś tam na motywach czegoś, czyli bardzo mocno odbiega czasami właśnie od oryginału. No i oczywiście powieści Aleksandra Dima, ojca. Cały cykl, Trzej Muszkieterowie, w 20 lat później Wicehrabia de Bragelonne. Tylko proszę Państwa, nie kupujcie nowych wydań. Kupujcie stare tłumaczenia w antykwariatach, takie stare tłumaczenia, takie wydawane rzeczy w latach 60., może nawet wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że ja już miałem w ręku zarówno książki Aleksandra Dima, jak i książki Karola Maya o Winnetou w wersji wykastrowanej, tak się wyrażę, politycznie poprawnej. Znikają całe frazy, nawet rozdziały potrafią zniknąć w tych nowych wydaniach. One są tłumaczone z już nowo wydanych na Zachodzie i już poddanych cenzurze wersji. Sięgajmy do starych wersji i zobaczymy, jak nas robią w bambuko. Nasza młodzież, kupując te nowo wydane, stare,
powieści, myśli, że to jest oryginał. Nie, to już są podróby, proszę Państwa. To już są podróby. Sięgajmy do antykwariatów, kupujmy te rzeczy w antykwariatach. Nie kupujmy nowych wydań, bo to naprawdę są pofałszowane. Tyle bym chciał tak przed świętami jeszcze powiedzieć. Otóż no, my się już do świąt raczej nie zobaczymy. Po święta obiecuję, po nowym roku obiecuję jeden film tygodniowo wstawiać. Już mam materiały przygotowane. Widzicie Państwo, nawet wygląd zmieniłem na święta, bo zgoliłem zarost. Te moje bokobrody Lemiego czy Franca Józefa, prawda, zgoliłem. No mam zamiar znowu zapuścić po Wielkanocy, tak żeby do wakacji coś tam odrosło. A takim swoim obliczem się z Państwem tutaj spotykam w tej chwili, życząc wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący świat. Dużo spokoju, dużo zdrowia, spokoju, spokoju, miłości w rodzinie, w gronie przyjaciół, bez emocji, bez nerwów, wyłączyć komputer, wyłączyć smartfona, nie wchodzić w internet. Ci, którzy są chrześcijanami, mają co świętować, pamiątkę narodzin Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zbawiciela znaczy ratownika, soter, znaczy ten, który ratuje, który wybawia, bo to znaczy zbawia. Zapytajmy się przeciętnego człowieka, co to znaczy zbawiać, zbawienie, być zbawionym, to powie pójść do nieba. To nieprawda, to nie o to chodzi. Ale ja temu poświęcę teraz książkę, kiedyś sobie pogadamy. Soteria to znaczy ratunek, wybawienie. Od czego, z czego? Otóż, proszę Państwa, z nierzeczywistości, z Matrixa. Soter, zbawca, to jest ten, który nas wyrywa z nierzeczywistości, a nam się wydaje, że to jest rzeczywistość. I przeflancowuje nas do rzeczywistości. Jak jesteśmy już po tej drugiej stronie i spojrzymy wstecz, zobaczymy jasny gwint, w czym ja przez tyle lat żyłem. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nie ma w Nowym Testamencie słowa żadnego zbawienia. Jest metanoia, czyli głęboka przemiana, nous, czyli umysł, meta, czyli coś tam właśnie. Metanoia to jest głęboka przemiana umysłu, serca, zmiana hierarchii wartości i tak dalej, i tak dalej. I kto tej przemiany nie przeszedł, to ten nie wyszedł z Matrixa. Językiem religijnym można powiedzieć, ten nie został zbawiony, czyli wybawiony, bo tu o to w tym wszystkim chodzi. Żeby trafić w inną rzeczywistość zupełnie, w tą rzeczywistość rzeczywistą, a nie wirtualną. Nam się cały czas mówi o rzeczywistości wirtualnej. Nie ma rzeczywistości wirtualnej. Jest kłamstwo. Jest celowe kłamstwo, które ma człowieka odwieść od rzeczywistości. Ma odwrócić jego uwagę od rzeczywistości. To jest zadanie świata wirtualnego. Pogrążyć człowieka w czymś, co naprawdę nie istnieje obiektywnie. Ale on sobie jakiś hełm na łeb założy i on będzie tam kręcił tą głową, będzie machał kończynami, bo mu się będzie wydawało, że idzie przez dżunglę i maczetą tam ścina jakiś bambus czy coś takiego. I on żyje w czymś takim. Także to jest wszystko przed nami. Ja nie ustępuję. Ja no, musiałem odskoczyć na ten czas, żeby zaległości różne odrobić, żeby mieć z czego żyć po prostu, bo proszę Państwa, z internetu się naprawdę nie wyżyje, chyba że ktoś jest patostreamerem i ma miliony wyświetleń, bo tam nabluzgał jakąś głupotę jakąś odwalił, prawda, i agawiec się cieszy i on na tym zarabia. Tak, niektórzy na tym zarabiają. Zobaczcie Państwo, ile my mamy wyświetleń, z tego się naprawdę nie da wyżyć, z tego można opłacić internet. Tak, z tego można opłacić internet i koniec, i nic więcej. Więc niech sobie nikt nie myśli, że ja tutaj jakieś pieniądze zarabiam na tym. No mówię, no opłacę telefon, opłacę internet i koniec. Proszę Państwa, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, dużo radości, dużo spokoju. Odrzucić wszystko dziadostwo na ten okres świąteczny chociaż. Odstawić, wyłączyć internet, wyłączyć smartfon, wyłączyć to Wi-Fi, bo to jest zawsze jakieś promieniowanie, jakieś pole elektromagnetyczne tam idzie. To nie jest prawda, co mówią, że tego wszystkiego nie ma. Wyłączmy się, poświęćmy się sprawom ducha, chociaż na te kilka dni, chociaż na ten tydzień. Wyjdźmy z tego Matrixa, nie oglądajmy przez te kilka dni telewizji. Ja nie oglądam telewizji od 4 lat.
Tutaj po mojej lewej ręce jest duży taki płaski telewizor, który nie jest do niczego podłączony od 4 lat. Ja go wykorzystuję jako ekran do filmów, do DVD i do wszystko. Zobaczycie Państwo, ile spokoju na nas spłynie i lepiej nam się będzie spało i w ogóle wszystko będzie jakieś takie fajniejsze, a po jakimś czasie okaże się, że to nie jest nam w ogóle do niczego potrzebne. Telewizor nie jest nam do niczego potrzebny. Wielu moich kolegów, wielu moich znajomych przestało oglądać w pewnym momencie i po dziś dzień nie ogląda. I nawet niektórzy się przyznają, że mają jakiś wstręt do tego pudła. Nawet jak przechodzą koło niego, to jakoś tak się otrząsają. To jest tylko przedmiot, to jest tylko martwy przedmiot, ale ile szkody może wyrządzić. Dobra, poleciłem książki, poleciłem lektury, poleciłem pewne przemyślenia. Muzyki warto posłuchać sobie w tym okresie świątecznym. Wyciszyć się. Zobaczymy ten kontrast. Wtedy poczujemy ten kontrast. Na zewnątrz hałaśliwy, rozwrzeszczany świat. Rozemocjonowany. Tu wojna na Ukrainie, tu to, tu tamto. Tu straszą nas, tu nas straszą, że tu jakieś znowu jakaś strandemia przyjdzie. Ludzie już się boją, czy pojadą na wakacje. Bo o to chodzi komuś, żeby ludzie się bali. Ale to, co nam się wydaje, że jest mocą, no to przecież mamy taką piękną kolędę. Słowa skomponował nasz XVIII-wieczny poeta Franciszek Karpiński. Bóg się rodzi, moc truchleje. I ta moc, której tak się boją ludzie, niech truchleje. Amen.